Na pewno słowa uznania należą się moim zawodnikom, bo był to bardzo trudny mecz. Ja mam w pamięci cały czas moją pierwszą porażkę w tym sezonie i to właśnie Korona była z zespołem, która z nami zwyciężyła. Na szczęście ten los się odwrócił i to my mamy dosyć długą pasę zwycięstw. Myślę, że to jest wynik, który no, może budzić wrażenie, ale tak jak powiedziałem wcześniej, tego lodu na głowę mi nie trzeba dawać. Robimy swoją robotę cały czas, chcemy wygrywać w każdym spotkaniu, chcemy mieć te 3 punkty. Natomiast wracając dzisiaj do meczu, to na pewno był to mecz bardzo trudny, ciężki, ponieważ Korona też słynie z tego, że ma w swoich szeregach piłkarzy, którzy potrafią grać techniczną piłkę, ale też jest to zespół takich walczaków i dzisiaj nałożyliśmy na to ich sposób takiej walki i agresji. Byliśmy dobrze zorganizowani i to spowodowało, że strzeliliśmy dwie bramki. Można powiedzieć, pierwsza Walusia bardzo, bardzo ładna, bo takie uderzenie, takie strzały trenujemy, on trenuje dosyć często, mu tak te piłki wchodzą, więc tym bardziej słowa uznania dla niego i dla całego zespołu. Myślę, że Walu dzisiaj zasłużył na pochwały. Śmialiśmy się w szatni, że mógł strzelić hat-tricka, ale nie zdążył. Natomiast mamy też swoje problemy, bo kapitan dzisiaj Szufi wypadł. Chyba będzie ciężka kontuzja, ale zobaczymy, bo pojechał do szpitala, więc mam nadzieję, że jak najszybciej będzie z nami, bo to jest dobry duch tego zespołu, tego klubu, więc życzę mu tylko dużo, dużo zdrowia i mam nadzieję, że diagnoza będzie taka, że będzie mógł z nami zagrać w następnym meczu. Dziękuję. Zacznę od tego, że na pewno tutaj jadąc, mimo tej wysokiej porażki z Termaliką, dużo przez te dwa dni pomeczowe rozmawialiśmy i z zawodnikami, i ze sobą, żeby wiadomo zmienić charakter zespołu indywidualnie, żeby każdy z zawodników podszedł na 100% i tego od siebie oczekiwaliśmy. I też tak tutaj to wyglądało w Nowym Sączu. Na pewno zespół realizował te wszystkie nasze założenia. Byliśmy dzisiaj blisko siebie, kompaktowo, dobrze ustawieni i niewątpliwie nawet grając w 10 potrafiliśmy zdobyć bramkę wyrównującą. No niestety wracamy bez niczego. Wiemy, w jakich okolicznościach też straciliśmy te bramki, ale też zawsze każdy z piłkarzy u mnie ma 100% wsparcie, więc dzisiaj będzie podobnie i przed nami oczywiście teraz mecz już, kiedy wrócą kibice na Suzuki Arenę, więc tutaj musimy ten charakter przekuć na następne spotkanie i pomysł na grę, bo to jest jakby w tej chwili najistotniejsze. Dziękuję bardzo.